Kolejne kobiety zgłaszają się na policję w sprawie brutalnych napaści w noc sylwestrową, do których doszło na zachodzie Niemiec. W Kolonii grupa ponad 1000 mężczyzn, imigrantów z krajów arabskich i afrykańskich, okradała, molestowała i gwałciła kobiety. Ofiary napaści przerywają milczenie. Nagle ci mężczyźni zaczęli nas obmacywać. Chwytali mnie za pośladki i między nogami. Dotykali nas dosłownie wszędzie. Moja koleżanka chciała uciec z tłumu, kiedy się do niej odwróciłam. Jeden z nich złapał moją torebkę i zerwał ją ze mnie. Skala ataków była jeszcze większa. Dziś okazało się, że do podobnych incydentów doszło nie tylko w Kolonii, Hamburgu i Stuttgarcie, ale także w trzech innych miastach – Bielefeld, Frankfurcie i Düsseldorfie. Na policję w Kolonii zgłosiło się 150 kobiet. W Hamburgu odnotowano zgłoszenia 53 poszkodowanych. 3/4 zgłoszeń dotyczy napaści seksualnych. Oni czuli, że mają władzę i mogą zrobić wszystko z kobietą, która bawi się na ulicy. Dotykali nas wszędzie. To było naprawdę okropne. Niemieckie i europejskie media dopiero po kilku dniach zerwały zasłonę milczenia w tej sprawie. BBC wyemitowało rozmowę z kobietą, która została trwale okaleczona w trakcie zamieszek. Poparzyła ją petarda, którą napastnicy wrzucili jej do kaptura. Blizny pozostaną. Miałam szczęście, że petarda nie eksplodowała. Po wszystkim zorientowałam się, że straciłam telefon komórkowy. Niemiecka policja dopiero po 7 dniach dokonała pierwszych zatrzymań mężczyzn podejrzewanych o udział w seksualnych napaściach na kobiety. Policja w Kolonii jest krytykowana również za opieszałość w dniu ataków. Ofiary opowiadają, że feralnej nocy nie mogły liczyć na żadną pomoc. Pomyślałam sobie, że jeśli zostanę w tym tłumie, to mnie zabiją. Oni mogli nas tam zgwałcić i nikt by na to nie zwrócił uwagi. Myślałam, że po prostu już musimy się z tym pogodzić, bo w pobliżu nie było nikogo, kto mógłby nam pomóc. Chcieliśmy pomóc. Pobiegliśmy w stronę policyjnych samochodów, ale nie było tam nikogo. Wiemy doskonale, że policja nie miała w tamtym momencie wystarczających sił, żeby zapobiec tej sytuacji. W internecie wciąż przybywa relacji świadków wydarzeń. Szokujący obraz zajść z Sylwestra w Kolonii przedstawił pracujący tamtej nocy ochroniarz hotelu znajdującego się naprzeciwko kolońskiej katedry. Młode kobiety drżącym głosem prosiły mnie o ochronę przed grupami napastników. Nigdy wcześniej czegoś takiego nie widziałem, ale jestem pewien, że jeszcze w karnawale dojdzie do dalszej eskalacji konfliktu. Nie jestem prawicowcem, nie interesowałem się tym. Myślałem, że te nagrania wideo, które pojawiały się ostatnio, to tylko jakaś prawicowa propaganda. Okazało się, że nie. To była prawda. Gwałty za Odrą, których dopuszczają się imigranci, doprowadziły do tego, że kruszy się mur politycznej poprawności. Na ulicach w Niemczech coraz częściej słychać krytykę proimigranckiej polityki firmowanej przez kanclerz Angelę Merkel, mówi profesor Zbigniew Krasnodębski. Ludzie na przystankach autobusowych rozmawiają o polityce i to rozmawiają niezwykle krytycznie, oceniając swoich polityków, rząd. I to pewnie zresztą jest ten powód, dla którego ukrywano tę wiadomość, bo to może przelać rzeczywiście czarę goryczy. Tymczasem Angela Merkel potępiła napaści na kobiety i zapowiedziała dyskusję o zasadach współżycia między kulturami. Sygnałem ostrzegawczym mają być deportacje kryminalistów. Trzeba zastanowić się, czy deportacje cudzoziemców, którzy weszli w konflikt z prawem, są przeprowadzone w wystarczającym stopniu. W zeszłym roku do Niemiec przyjechało ponad 1 000 000 imigrantów. Jak pokazały wydarzenia w niemieckich miastach, nasze normy społeczne nic dla nich nie znaczą. Piotr Pawelec, Telewizja Republika.